Cześć, witam. Tę książkę pokazywałam w zakupach imieninowych. Jest to książka napisana przez aktorkę Krystynę Feldman, a książka nosi tytuł Światła, które nie gasną. Krystyna Feldman zmarła w 2007 roku, ale była wybitną aktorką charakterystyczną. Jedni mogą ją znać z serialu Rodzina Kiepski, gdzie zagrała babcię kiepską, ale moją ukochaną rolą zagraną przez tę aktorkę jest oczywiście mój Nikifor. Krystyna Feldman zmarła w 2007 roku, jak powiedziałam, i jej spadkobiercy wśród dokumentów, starych zeszytów znaleźli właśnie jeden z nich. Był to rękopis zatytułowany Światła, które nie gasną, część pierwsza. I okazało się, że to jest powieść napisana przez aktorkę. Dzisiaj nie wiemy, kiedy ta powieść została napisana, ani gdzie, w jakim mieście powstała. Niemniej jednak wydawnictwo Poznania, wydawnictwo miejskie, a także Teatr Nowy, w którym Krystyna Feldman grała do śmierci, postanowili tę książkę wydać. Wydano ją w tym roku, w bieżącym, na setną rocznicę urodzin aktorki. Ja myślę, że dobrze się stało, bo wielu aktorów, aktorek, celebrytów piszą książki, ale nie wszystkie moim zdaniem powinny ujrzeć światło dzienne. Akurat w tym przypadku dobrze, że ta książka została wydana, bo moim zdaniem jest to naprawdę dobra powieść. Powieść psychologiczna, ponieważ główni bohaterowie to jest trójkąt, jedna kobieta i dwóch mężczyzn, a także można powiedzieć, że powieść teatralna, ponieważ tak naprawdę akcja tej powieści dzieje się w teatrze, w pewnym teatrze dramatycznym, tuż po II wojnie światowej. Ten teatr przygotowuje premierę Balladyny z Juliusza Słowackiego. Nie wiemy, w jakim mieście ten teatr się znajduje, bo nie to jest ważne. Ważne są zalety powieści. Świetnie skonstruowana psychologicznie rozgrywka między trzema postaciami. Aktorką Martą Zawiejską, jej mężem Władysławem Zawiejskim, pułkownikiem, który po 6 latach wraca z wojny do domu, oraz kochankiem, platonicznym kochankiem, również aktorem Romanem Morawieckim. Większość bohaterów tej powieści to są uciekinierzy z Warszawy. Warszawa jest miastem zrujnowanym i oni musieli stamtąd uciec. I otóż mamy tutaj dwa dylematy. Kto walczył naprawdę, a kto kolaborował? Każdy z nich bowiem tworzy sobie nowy życiorys, nową biografię w miejscu, gdzie myśli, że nikt go nie zna. I drugą zaletą powieści jest wspaniała fotografia środowiska teatru, kulisów, reżysera, aktorów, plotek, podchodów. Całe życie teatralne mamy tu jak na dłoni, ponieważ Krystyna Feldman oczywiście to życie teatralne bardzo dobrze znała. W odróżnieniu od postaci kobiecych uważam, że o wiele lepiej zostały scharakteryzowane i skonstruowane postaci męskie. Są one bardziej wielowymiarowe, ale jest jedna kobieta, którą po przeczytaniu książki na pewno zapamiętacie. Wprawdzie nie jest to główna bohaterka, lecz bohaterka drugoplanowa. Mówię o matce Władysława Zawiejskiego, czyli o matce pułkownika. Ta matka to koszmar. Koszmar dewotki, która robi wszystko, żeby zniszczyć swoją synową, swojego syna kocha miłością toksyczną, nie chce, żeby kogokolwiek poślubił, działa i robi wszystko wbrew, właśnie wbrew, wbrew miłości bliźniego, a przecież uznaje się za katoliczkę. Jest tu też świetna postać księdza Gorzelaka, który wojnę spędził w obozach koncentracyjnych i po ich opuszczeniu zwątpił w swoje powołanie, zwątpił w istnienie Boga. A więc książka Krystyny Feldman jest naprawdę wielowymiarowa. Ciekawym motywem jest też motyw świateł. To nie tylko światła rampy w teatrze, ale też światła inne, inaczej widziane, inaczej tłumaczone. Więc
Co ja mogę powiedzieć? Mogę tylko szczerze i z całego serca zachęcić do przeczytania tej powieści. Jak już powiedziałam, w zeszycie był nadtytuł Część pierwsza. Z tego wynikało, że Krystyna Feldman być może miała chęć napisać część drugą i trzecią. Być może one powstały, ale do tej pory nie zostały odnalezione. Jeżeli jednak nigdy ich spadkobiercy nie odnajdą, to nic się nie stanie. Tym bardziej mamy jako czytelnicy więcej pola do refleksji, do przypuszczeń, co będzie w przyszłości, kto podejmie jaką decyzję, kto dokona jakiego wyboru. Jest to książka skłaniająca do rozmyślań, refleksji na temat wojny, psychologii, kontaktów międzyludzkich. Naprawdę szczerze ją polecam. Dziękuję, do zobaczenia.